pyk. I jesteśmy znowu w tym miejscu. I znowu lecimy wariant po płaskim. Bo wracamy. Normalnie bym pojechał zgodnie z pędem górki. Czyli tak jak teraz jadę, to do tyłu. Fajna dzisiaj nawierzchnia jest. Bo jest tak miałko, ale nie jest ślisko. I opony te moje Maxxisi Recon Race 225, one są. Z tym, że mam felę DT Swissy 533D. Dobrze mówię? Tak. 533D. Przy okazji ciżmy poprawię. O. O. Chodź tu. Skoki tak trochę. Stanąłem na ścieżce. Uważajcie. Ja stoję, ale patrzę w jedną, w drugą stronę. Czy nikt nie jedzie, bo tutaj naprawdę wiem, jak my z chłopakami grupą lecimy, to naprawdę grzejemy. Z tym, że my nie jedziemy wersją po płaskim, tylko atakujemy górkę. Ale to i tak, jeżeli gdzieś się zatrzymujecie, zejdźcie ze ścieżki. Albo jak idziecie sobie pieszo, tam z kijkami, z psem, z rodziną, jak słyszycie dzwoneczek, to zejdźcie na bok. Dwa kroki starczą w prawo, do prawej krawędzi i wszyscy są bezpieczni. Także tak to wygląda. Nie będę już jechał tamtej trasy. Widzieliście, jak to wygląda. Są dwie kolejny. Ja dzisiaj wyjątkowo tą środkiem pojechałem. Tylko uważajcie, bo ogólnie wolę lewą stroną jechać. Z tego względu, że tam łatwiej jest rower położyć w razie czego. Natomiast tą środkową, którą ja dzisiaj pojechałem, ale pojechałem nią celowo, żeby sprawdzić, jak mi się będzie jechać. Tu nie wiem, czy podjadę. Jak mi nie zaboksuje, to zaboksował. To jest stromo. I o czymś to mówiłem i zapomniałem. Tutaj też skrócimy, bo bez pędu w drugą stronę też nie zaatakuje tej górki. W normalnym kierunku zero problemu. A tutaj, i zobaczcie, tutaj jest po płaskim, czyli jak z tamtej strony jedziecie, to przy zwalonym drzewie, na które jest drop, skręcacie w lewo, jedziecie po płaskim. No a ci, którzy lubią sobie pohasać, to jest tak, do dołu jest podjazd, tam uwaga, bo są korzenie, można rymsnąć między drzewami. Jest taki wredny moment. Podjeżdżamy i od razu w lewo, bez zatrzymywania się, bach, ścianka i do góry. Podjeżdżamy ją praktycznie bez pedałowania i tu dokręcamy, cyk, i wypad. I za chwilę jest ta górka, której przed chwilą nie podjechałem. O, ktoś jedzie, zobaczymy. Hej. Rower turystyczny z nóżką. Kurczę, ja bym się nie odważył z nóżką. Z tą taką podpórką do podstawiania roweru. I teraz o, tak jak omawiamy tą cebulę, omawianie cebuli od dupy strony. Ja tam kawałek podjadę, jeszcze zerknę tutaj, czy nic się nie zmieniło. Nie, te korzenie są tak jak są. Dropa nie skacze. Jestem dzisiaj sam. Poza tym jeszcze nigdy go nie skakałem, więc tutaj to jest oczywiście do polecenia, to też nie jest jakieś tam mega trudne. I dobra,
A czemu z nóżką nie jeździć? No bo słuchajcie, jakaś gałąź, jakiś korzeń zahaczy to wam.